Witam wszystkich i zapraszam na odcinek taki nietypowy dzisiaj, związany, co po niektórzy nazywają to z glitchem, easter egg. Ja bym to raczej bardziej nazwał, że to jest easter egg. Jest to w Call of Duty, jest to w custom game, nie da się tego w multiplayerze grać. Jest to tylko na mapie Nuketown. O co chodzi? Jak wiecie, na tej mapie jest kilkanaście manekinów białych, które stoją w przeróżnych miejscach. Co trzeba zrobić? Trzeba zestrzelić im głowy w przeciągu 2 minut, poniżej 2 minut. Jeżeli się to uda, one powstaną do życia jako zombie i zaczną nas gonić i strzelać do... nie, strzelać do nas, przepraszam. I atakować nas. Więc postanowiłem spróbować, czy się nam uda zestrzelić wszystkie te głowy w przeciągu 2 minut. No, poniżej 2 minut prawdopodobnie to ma być. Więc zobaczymy, czy się nam uda, czy się nam nie uda. Chciałbym bardzo, żeby się to udało za pierwszym razem. I no, przekonamy się, co te manekiny zombie potrafią. Dobra, zaczynamy. Mamy 2 minutki niecałe na to, żeby się nam udało to. Dobra. Pójdziemy pierwsze górą. Bu. Nerwowy człowiek, żeby zdążył. Dużo ich wszędzie tutaj. Szybko, szybko. Szybko. Na pewno nie przeoczyliśmy nikogo. Tu jest jeszcze. O! Przeładuję. Tu czasem bywał. Tu jest jeden. Tu jest kolejny. Idźmy na górę. Dawaj, dawaj. Tu nie ma nikogo. Tu mamy. O! Tu mamy. Wiem, że się tuśmy nie sprawdzili jeszcze. Ups. Okej, udało się. Haha. Udało się za pierwszym razem. Widzicie? Zombie. Dobra zabawa. Jeżeli ktoś chce się pobawić w taki sposób. W pierwszym pistoleciku. Brakło mi naboi. A, mamy granat. Świetna zabawa, polecam. Trzeba, tak jak mówiłem, w przeciągu 2 minut. Okej, zginąłem. Dobra, dajmy jeszcze szansę raz. Spróbuję ich zwabić w jedno miejsce. Gdzie tu się mogę tak uczaić? Mogę tu stanąć? A, mogłem. Wiem, że tu było gdzieś można. Rzucimy granat.
Wytrzymałe. Wytrzymałe, no. O, come on. Silne manekiny. Zdaje się, że to manekiny zombie. Ale silne. Ciężko. Ciężko je zabić. Huhu. O, dopadły mnie. Dopadły mnie. Weźcie granat. Okej. 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 Właśnie chciałem tylko poczekać, aż mi Gravity Spikes naładują i... Pięknie. Zmiotło ich. Okej, ludziska. To wam właśnie chciałem pokazać, taki easter egg. Może nie wszyscy... Nie wszyscy o tym wiedzieli. Jeżeli chcecie, możecie sobie sami to zrobić, pobawić się świetnie. A ja jak na razie będę kończył ten odcineczek, a jutro zapraszam was wszystkich na live z GTA 5. Do usłyszenia się z kim i dziękuję za uwagę. A my tutaj jeszcze powalczymy z nimi troszkę.